Edyta Nawrocka, witam Państwa, zapraszam na weekendowy przegląd tygodnia. Niespełna 90 tysięcy złotych odszkodowania. Taki wyrok zapadł w sprawie wałbrzyskiego przedsiębiorcy Marka Kubali, który domagał się od Skarbu Państwa 50 milionów złotych. Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz wnioskodawcy Marka Kubali kwotę 89 957,79 zł tytułem odszkodowania za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie wnioskodawcy w okresie od 13 do 29 grudnia 2000 roku w sprawie o sygnaturze akt 2K28/11 Sądu Rejonowego w Wałbrzychu wraz z ustawowymi odsetkami od daty uprawomocnienia się wyroku. W pozostałym zakresie wniosek oddala. Koszty postępowania w sprawie zalicza na rachunek Skarbu Państwa. Marek Kubala jest bulwersowany wyrokiem sądu. W czasie odczytywania uzasadnienia nie wytrzymał i wzburzony opuścił salę sądową, nie czekając na dokończenie przez sędziego czytania uzasadnienia. Tutaj każde słowo, które padło, było kłamstwem. Ten sąd poniósł poważną porażkę. To było straszne naruszenie prawa dzisiaj, naprawdę. Sąd karny nie może rozpoznawać spraw o odszkodowanie. Musi wejść ustawa, która to zmieni. Nie może tak być. Ja się cieszę, że jest nowy minister sprawiedliwości, pan Zbigniew Ziobro, bo takich sędziów jak ten skład sędziowski powinno się wywalać na zbity pysk sądu. To nie są ludzie, którzy powinni reprezentować wymiar sprawiedliwości. Głównym argumentem sądu, według którego Markowi Kubali nie należy się wnioskowana przez niego kwota odszkodowania, jest fakt, że nie został on uniewinniony ze stawianych mu zarzutów, a sprawy uległy przedawnieniu. W procedurze karnej sąd i uczestników postępowania obowiązują terminy procesowe. Jednym z istotnych terminów jest termin, po upływie którego ustaje karalność przestępstwa. Przekroczenie terminu karalności stanowi o jej przedawnieniu i jest negatywną przeszkodą procesową do dalszego prowadzenia postępowania. Taka przeszkoda właśnie wystąpiła w tym postępowaniu karnym. Gdyby sąd stwierdził brak winy w działaniu Marka Kubali, miałby obowiązek go uniewinnić. Ponieważ tak się nie stało, postępowanie karne umorzył. Orzeczenia sądów wydane w tamtej sprawie nie uprawniają do uznania, że Marek Kubala nie popełnił przestępstwa i nie doprowadził do powstania szkody. Okoliczności te akcentuje sąd dlatego, że w świetle ustaleń sądów inaczej należy spojrzeć na ówczesne informacje prasowe, jakie pojawiały się na temat tej sprawy i zarzutów, jakie w związku z tym podnosi wnioskodawca. W żadnej z tych informacji prasowych, a przedstawionych przez wnioskodawcę i dostępnych sądowi w aktach sprawy o zadośćuczynienie, jak i odszkodowanie, nie pojawiła się nazwa SEAT ani Iberia Motor Company. Ciąg wskazanych okoliczności i bezsprzecznych ustaleń faktycznych został w tym uzasadnieniu przedstawiony z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze, wnioskodawca przez cały czas postępowania przed Sądem Okręgowym w Świdnicy podnosi, iż został uniewinniony w tamtym postępowaniu. Takie założenie do tego postępowania jest nieprawdziwe i gdzie indziej leży faktyczna i prawna podstawa do domagania się odszkodowania od Skarbu Państwa. Sąd apelacyjny we Wrocławiu wskazał istotne okoliczności, które miały miejsce podczas mojego aresztowania, a głównie to, że kiedy siedziałem w areszcie, rozwiązano ze mną umowy kredytowe. I to dla sądu apelacyjnego było bezsporne. To, co się dzisiaj wydarzyło na sali, jest przestępstwem wymiaru sprawiedliwości. Dlatego, że ja wcześniej już zapowiadałem, że apelacja będzie od tego wyroku, tylko byłem ciekawy, co sąd wymyśli dla kłamstwa tego, które dzisiaj zapadło na sali. Proces karny toczył się 11 lat nie z mojej winy, tylko z winy przewlekłości Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, gdzie dwukrotnie zapadło orzeczenie naruszenia prawa do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie. Sąd Skarb Państwa zapłacił 45 tysięcy złotych za przewlekłość. Gdyby nie przewlekłość Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, 6-letnia, sprawa w przedmiocie zarzutu uszczuplenia podatku byłaby rozstrzygnięta prawomocnym wyrokiem. I to nie budzi żadnych wątpliwości w żadnej ocenie żadnego prawnika. To sąd apelacyjny tej sytuacji w ogóle nie podważał. Sąd apelacyjny uznał, że roszczenie o odszkodowanie jest zasadne. Natomiast wymiar odszkodowania, w jakim zakresie ma być, właśnie miał być przeprowadzony przez dowód z opinii biegłych. Marek Kubala wytyka błędy, które dostrzegł w uzasadnieniu wyroku przytoczonym przez Sąd Okręgowy w Świdnicy. Mamy rzecz, która została zupełnie pominięta. Wyrok wcześniejszy tego sądu został uchylony wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu celem przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych sądowych. Opinii biegłych sądowych miały ustalić związek przyczynowy. Związek przyczynowy to znaczy, czy aresztowanie było skutkiem upadku firmy. W wielkim skrócie, biegłe związek przyczynowy ustaliły,
Mało tego, rozszerzyły zakres opinii biegłych, wskazując, jakie szkody poniosłem i jaka moja sytuacja finansowa była przed upadkiem firmy. Przypomnijmy, przedsiębiorca Marek Kubala prowadził w Wałbrzychu salon samochodowy Seata. W 2000 roku został zatrzymany. Postawiono mu kilka zarzutów, m.in. przemytu aut, przebijania numerów rejestracyjnych, korupcji, posługiwania się sfałszowanymi opiniami technicznymi, zaniżania wartości pojazdów, czyli oszustwo celne, przez które Skarb Państwa miał stracić 450 tysięcy złotych. Przedsiębiorca trafił do aresztu. Po miesiącu Marek Kubala opuścił areszt, jednak w salonie samochodowym nie było już aut, zostały zabrane. Banki domagały się natychmiastowej spłaty kredytów i przystąpiły do windykacji. Marek Kubala stracił firmę. Sprawa przeciwko przedsiębiorcy trafiła do sądu w 2008 roku. Wałbrzyski Sąd Rejonowy uniewinnił przedsiębiorcę, jednak prokuratura wniosła apelację. Ostatecznie w 2011 roku Marek Kubala został oczyszczony z zarzutów. Również w 2011 roku Marek Kubala rozpoczął walkę o odszkodowanie. Domagał się od Skarbu Państwa 50 milionów złotych. Marek Kubala w ostrych słowach zapowiada apelację. 89 tysięcy nie wsadzam w buty. To jest porażka wymiaru sprawiedliwości. Zapłacą wszystko co do złotówki, choć miałbym umrzeć. Ja poświęcę jeszcze te 3 miesiące, bo jestem na to przygotowany. Ten wyrok będzie oczywiście zaskarżony i ostateczne rozstrzygnięcie zapadnie przed Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu. Tam uważam, że Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, mając w tej chwili w ręce opinię biegłych, o którą się pytał właśnie 2 lata temu, zmieni ten wyrok i zapadnie orzeczenie zgodnie z prawdą. Blisko 40 milionów złotych na rewitalizację otrzyma Wałbrzych na przełomie lipca i sierpnia. Jak zapowiada prezydent miasta, zrewitalizowanych ma zostać około 100 kamienic. Programem objęte zostaną budynki w 6 dzielnicach miasta, Zabięcin, Białykamień, Śródmieście, Stary Zdrój, Nowe Miasto i Podgórze. Z całą pewnością do obszarów rewitalizacyjnych będzie się zaliczało całe Śródmieście. To nie ulega wątpliwości. I jakieś części, nie chcę powiedzieć wyspy, ale części każdej dzielnicy. Na pewno rewitalizacja musi objąć taki obszar, który jak będzie zrewitalizowany, będzie promieniował na dalsze obszary, bo zgodnie z ustawą nie można rewitalizować pół miasta. Dlatego też kontakt z mieszkańców czy zarządców dzielnic innych niż Śródmieście, czyli Stary Zdrój, Sobięcin, Podgórze, Białykamień, Nowe Miasto, pozwoli mniej więcej, między innymi na tych spotkaniach, które są przed nami, dopracować, dowiedzieć się, a może zasugerować, dlatego te spotkania będą takie ważne, czy dana ulica, czy dany dom dosłownie, czy kwartał będzie się, mówiąc kolokwialnie, łapał na rewitalizację, czy nie. Nie wystarczy jednak, by budynek był zniszczony, by został zrewitalizowany. Decyzja o kwalifikacji budynków do rewitalizacji zależy od kilku czynników. To wynika z wielu różnych elementów. Nie wszystkie są takie oczywiste. To, że budynek jest zniszczony, że ludzie mają fatalne warunki, to, że jest potrzeba właściwie odbudowania całego budynku, to nie jest wystarczający czynnik, czy zestaw czynników, żeby ująć to w lokalnym programie rewitalizacji. Bo trzeba ująć to, co jest najbardziej potrzebne i będzie działać na przyszłość. Warto dodać, że w ramach dofinansowania można łączyć środki przeznaczone na termomodernizację z tymi przeznaczonymi na rewitalizację. Jeśli chodzi o termomodernizację, zwracam uwagę, bo nie, może to nie wybrzmiało tak jednoznacznie, że można łączyć jedne i drugie środki. Tylko ta termomodernizacja przy rewitalizacji nie może być większa niż 49%. Że jest to budynek na obszarze rewitalizacji, że uzyskuje efekt energetyczny, to jest warunek w ogóle sine qua non i że jest to budynek zabytkowy. Łączna kwota dofinansowania obu projektów sięga niemal 40 milionów złotych. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się mailowo z kierownikiem Biura Funduszy Europejskich w Urzędzie Miasta w Wałbrzychu, Justyną Pichowicz. Żwir, dziury i błoto – tak w skrócie można opisać obecny stan ulicy Strzegomskiej. Zdaniem zastępcy dyrektora Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta Bogusława Rogińskiego w większości droga jest już wyremontowana. Remont ulicy Strzegomskiej rozpoczął się latem 2014 roku. Od tego czasu podawane były już 2 terminy ukończenia prac – połowa i koniec 2015 roku. Thank you.
Jak informuje nas zastępca dyrektora Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta, Bogusław Rogiński, miasto nie jest zadowolone z wykonawcy. Dowiedzieliśmy się także, że po zakończonych pracach mogą zostać nałożone na wykonawcę kary w związku z nieterminowym zrealizowaniem zlecenia z przyczyn niezależnych od miasta. Zgodnie z obecną umową, z wykonawcą remont ulicy Strzegomskiej ma zostać ukończony w połowie bieżącego roku. Zdaniem Rogińskiego, droga jest już prawie skończona. Koszt całej inwestycji szacowany jest na około 16 milionów złotych. Wszelkie skargi oraz zażalenia związane z remontem ulicy Strzegomskiej mieszkańcy mogą kierować do Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta, które później przekaże sprawę do wykonawcy. Budowa obwodnicy Wałbrzycha, węzła przesiadkowego Wałbrzych-Śródmieście i remont dworca kolejowego Szczawienko to plany na najbliższy rok. Prezydent spotkał się z przedsiębiorcami i prezesami spółek miejskich. Prezydent Szałamie przedstawił plany inwestycyjne na najbliższy rok. Wspominał m.in. o rozpoczęciu budowy kopalni Mocy, czyli centrum rekreacyjno-wspinaczkowego na terenie byłej maszynowni w Starej Kopalni. Prezydent podkreślił, że spór z Bobrukiem dobiega końca. Przypomniał o pożarze na terenie składowiska i o staraniach o cofnięcie pozwolenia na działalność wysypiska śmieci. Prezydent zapewnił, że w 2016 roku Wałbrzych będzie obfity w wydarzenia sportowe. Będzie m.in. więcej maratonów. Miasto stara się również o to, by w Zamku Książ utworzono filię Muzeum Narodowego. Szałamie podkreślił, że w regionie wałbrzyskim każdym rokiem spada bezrobocie. W styczniu stopa bezrobocia spadła poniżej 10%. Prezydent zapowiedział, że powstaną nowe miejsca pracy, m.in. w Zakładzie Aktywności Zawodowej, gdzie zatrudnienie znajdzie 90 osób. W planach jest także rozpoczęcie w tym roku budowy obwodnicy Wałbrzycha i modernizacja dworca kolejowego Szczawienko. Rozpocznie się również budowa węzła przesiadkowego Wałbrzych-Śródmieście. Będzie tam dworzec autobusowy, stacja kolejowa i centrum handlowo-usługowe oraz autobusy komunikacji miejskiej. Jak studiować to w Wałbrzychu? Taką ideę chce promować wśród przyszłych studentów prezydent miasta Roman Szałamej. Prezydent Wałbrzycha spotkał się z przedstawicielami Wałbrzyskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i Wałbrzyskiego Zamiejscowego Ośrodka Politechniki Wrocławskiej, by ustalić wspólną strategię promowania studiów na wałbrzyskich publicznych uczelniach. Decyzja o tym, że studiuje się w innym mieście, jest praktycznie decyzją na całe życie po skończeniu studiów. Tak się dzieje w ogromnej większości przypadków. Uważam, że trzeba coś z tym zrobić. Mamy w Wałbrzychu dwie szkoły wyższe, publiczne, bezpłatne, bardzo wysoko oceniane. Władze miasta będą zachęcać młodych Wałbrzyszan do kształcenia się w naszym mieście. Plusów wałbrzyskich szkół wyższych, zdaniem prezydenta, jest przynajmniej kilka. Będziemy zachęcać, aby młodzi ludzie dostrzegli plusy studiowania w Wałbrzychu na Politechnice i na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, ponieważ one oferują bardzo dobry poziom kształcenia, są w dużym stopniu przepustką do kariery zawodowej. Przy stworzonych warunkach ze strony tych uczelni i miasta korzystnych, właściwie, no, zaryzykuję twierdzenie, nie ma powodu, żeby z Wałbrzycha młodzi ludzie wyjeżdżali. Program ma zachęcić młodych ludzi nie tylko do edukacji w Wałbrzychu, ale także do osiedlania się tutaj na stałe. Ten program będzie obejmował zarówno aspekty promocyjne, które najprościej mówiąc będą zachęcały do studiowania w Wałbrzychu, zostań w Wałbrzychu studentem na przykład,
ale również będą wiązały się z tym, co sygnalizowałem już jakiś czas temu, powołaniem inkubatora przedsiębiorczości młodych ludzi w Wałbrzychu, czyli wspieraniem tego wszystkiego, na co często młodzi ludzie w liceach, na spotkaniach ze mną sygnalizują, jak wspierać, chuchać na młodych ludzi, którzy mają jakieś pomysły, często nie mają pieniędzy, żeby je rozpocząć, zrealizować. Na realizację tego programu gmina będzie starała się pozyskać środki zewnętrzne. Myślimy również o zachętach, które zresztą w jakimś sensie już realizujemy, jeśli chodzi o mieszkania dla osób, które chcą pozostać, zakładają rodziny. To oczywiście wszystko się wiąże nie tylko z pomysłem, z determinacją, ale również z pieniędzmi, tak? I nie jest tak, że są te możliwości nieograniczone. No one oczywiście są takie, na ile nasz budżet pozwala, ale będziemy angażować środki unijne. Szukam, gdzie tylko można, źródeł wsparcia tego rodzaju inicjatyw. Jednym z powodów, dla których młodzi ludzie nie chcą studiować w Wałbrzychu, jest często podejmowany argument mniejszej ilości rozrywek, które czekają tu na spragnionych uciech studentów. To jest raczej pochodna aktywności studentów. Trudno robić za kogoś coś, co musi wynikać albo powinno wynikać z ich własnych potrzeb, tak? Potrzeb kulturalnych, społecznych. My oczywiście za każdym razem wspieramy, również finansowo i organizacyjnie, juwenalia. Zachęcamy do korzystania z naszych instytucji kultury. Oczywiście zawsze jest oczekiwanie, żeby zniżki były większe, żeby były, no, trzeba zachować równowagę, balans pomiędzy tym, co dajemy i jakie to wywołuje skutki. No, trudno powiedzieć, żeby Wałbrzych nie miał oferty, która powinna zainteresować ludzi młodych. Mamy instytucje kultury, jedne z najlepszych w województwie, a może i w Polsce, choćby teatry, filharmonie. Mamy miejsce realizacji pasji sportowych, Akwa-Zdrój. Mamy piękne tereny. Trzeba o tym mówić, trzeba odkłamywać tą wizję, że trzeba wyjechać do dużego miasta, żeby życie młodego człowieka było atrakcyjne. Zdaniem prezydenta Wałbrzycha, w promowanie wałbrzyskiej edukacji wyższej powinny zaangażować się różne podmioty. Osiedlanie się tu młodych ludzi będzie służyć przedsiębiorcom, instytucjom publicznym i samym młodym ludziom, którzy mają tu odpowiednie warunki do życia. Co dalej z uzdrowiskiem Szczawno-Zdrój? Mieszkańcy są wzburzeni, radni milczą, a sprawą kontrowersyjnej uchwały dotyczącej przesunięcia granic uzdrowiska ma zająć się wojewoda dolnośląski. Uchwała dotyczy m.in. terenu, gdzie znajdował się basen. Podczas sesji Rady Miasta radni bez konsultacji z Komisją Uzdrowiskową mieszkańcami przyjęli uchwałę, która wyklucza ten obszar ze strefy uzdrowiskowej. Co więcej, jej efektem może być wybudowanie w tym miejscu marketu. Zdaniem wielu mieszkańców, radnych, nie wszystkich co prawda, ale kilku, spowoduje przede wszystkim degradację tej części uzdrowiska. Choć o sprawie mówią wszyscy, to burmistrz Szczawna-Zdroju odnosi się do niej ze sporym dystansem. Jeszcze się nie zdarzyło nic złego, natomiast otworzyliśmy furtkę do przygotowania takich dokumentów, tak? Czyli do ewentualnej zmiany. Jak się potoczą losy, to dopiero można powiedzieć za kilkanaście miesięcy. Przewodnicząca Rady Miasta Szczawno-Zdrój, Marzena Sobczyk, która podczas sesji przedłożyła radnym projekt uchwały pod głosowanie, w rozmowie telefonicznej zażyczyła sobie, by wysłać jej pytania mailem. Pytaliśmy m.in. jakie miała intencje i czy według radnej nie jest to przypadkiem działanie na szkodę gminy. Otrzymaliśmy maila od przewodniczącej Sobczyk, którym tłumaczyła, że obowiązki związane z pełnioną przez nią funkcję przewodniczącej Rady Szczawno-Zdroju sprawiają, że odpowiedzi na postawione pytania prześlę w pierwszym możliwym terminie. Odpowiedzi nie otrzymaliśmy od ponad tygodnia. Rozmawialiśmy z radnymi, którzy głosowali za uchwałą, by można było wyłączyć teren z uzdrowiska. Ja się wstrzymałem od tego, nie mam zdań na ten temat. Nie mam, ja się na sesję wstrzymałem, wie pan, do tego, dlatego ja nie wiem, jak to w ogóle jest i dlatego przykro mi, nie mam zdania. Jestem upoważniona do udzielania żadnych wywiadów. Proszę dzwonić do przewodniczącej rady. Mam swoje zdanie, ale tak jak mówię, proszę dzwonić do przewodniczącej. Dziękuję bardzo. Podzielam opinię pani przewodniczącej. Trudno jednak stwierdzić, jakie zdanie ma przewodnicząca, gdyż do tej pory nie odpowiedziała na nasze pytania. Radny Zenon Różycki nie miał czasu na rozmowę telefoniczną, obiecał, że porozmawia z naszymi dziennikarzami w środę. Niestety do tej pory się nie pojawił, ani też nie kontaktował się z naszymi dziennikarzami.
Radna Urszula Wójcik najwyraźniej nie chce rozmawiać z dziennikarzami, a i styl, w jakim odmawia wypowiedzi, pozostawia wiele do życzenia. Radna Wójcik rzuciła słuchawką. Wcześniej poinformowała, że reprezentuje poglądy przewodniczącej Sobczyk. Sprawa trafiła już do wojewody dolnośląskiego Pawła Hryniaka. Radni Rady Gminy Szczawno-Zdrój, Adam Jennings i Łukasz Kurjata wraz z posłem Michałem Dworczykiem złożyli w Urzędzie Wojewódzkim w Wrocławiu dwie skargi w sprawie zmian granic strefy uzdrowiskowej w Szczawnie-Zdroju oraz dotyczącą sposobu procedowania uchwały o zmianie granic strefy uzdrowiskowej. Woda podczas naszej rozmowy zadeklarował zajęcie się sprawą przez jego odpowiednie służby. Poczekajmy więc cierpliwie na tę decyzję wojewody. Idąc ulicami Szczawna-Zdroju nie trudno spotkać osoby, które bulwersuje decyzję o przesunięciu granic uzdrowiska. Jest jedna Biedronka, przecież jak się wjeżdża do Szczawna. Jest Tesco, ludzie chodzą, jeżdżą na zakupy, także nie ma to sensu. To nie ma miejsca w ogóle. By usłyszeć głosy sprzeciwu, wystarczy wejść do osiedlowego sklepu. Bardzo to jest nie w porządku. Uważam, że radni powinni liczyć się z głosem ludzi, którzy ich wybrali i którzy, wydaje mi się, wiążą pewne nadzieje z jakimś takim pozytywnym działaniem. Trudno nie dostrzec faktu, że w momencie, gdy w sercu Szczawna-Zdroju stanie market, konkurencja wykończy lokalnych przedsiębiorców. No jak najbardziej się obawiam. No to jest moje miejsce pracy. Zatrudniam tutaj 3 dziewczyny, także no one też stracą pracę. No przecież nie wyobrażam sobie, żebym mogła konkurować z takim molochem, jakim, nie wiem co to w ogóle powstanie, Biedronka czy jakiś inny hipermarket. Rozmawialiśmy też z byłą radną mieszkanką Szczawna-Zdroju, której nie podoba się kontrowersyjna uchwała. No jaka to dla nas jest atrakcja? Dla gminy, która chce turystów ściągać, kuracjuszy, jaka to jest atrakcja market? Ludzie, którzy mieszkają na terenie strefy uzdrowiskowej, która ma zostać przesunięta, obawiają się, że ceny ich nieruchomości spadną. Kupiłem mieszkanie w Szczawnie-Zdroju w ubiegłym roku właśnie dlatego, że było w samym centrum uzdrowiska, że jest tam cicho, wyjątkowo, tak jak powinno być w Szczawnie. Teraz okazuje się, że władze zmieniają strefy uzdrowiskowe, że kawałek Szczawna jest wycinany, że kawałek uzdrowiska już uzdrowiskiem nie będzie. Właśnie w okolicy, w której mieszkam, tłumaczy nam się to, że będzie kolejne dobrodziejstwo w postaci obiektu handlowo-usługowego. To nie jest żadne dobrodziejstwo, to jest stworzenie chorego precedensu, który sprawi, że będzie można wycinać kawałki innych obszarów dzisiaj chronionych statusem uzdrowiska. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Zdaniem prezesa Fundacji imienia Księżnej Daisy Mateusza Mekytyszyna przesunięcie granic uzdrowiska i wykrojenie kawałka z tego obszaru to precedens nieznany od czasów, gdy miejscem zarządzali Holbergowie. Zawsze przez ten czas jego powierzchnia terenów uzdrowiskowych, rekreacyjnych była powiększana. To jest pierwszy taki przykład, w którym mamy samo ograniczające się uzdrowisko. I w imię czego? Udało nam się także porozmawiać z mieszkanką Szczawna, której decyzja radnych się podoba. Nie zgodziła się jednak na pokazanie twarzy. No co ma być taka ruina? No niech będzie, co będzie. No kupili, a nic nie robią z tym. No to tyle lat stoi. A naprawdę przydałby się basen w Szczawnie, ale... Cokolwiek niż by miała stać taka ruina, bo nikt nikogo nie zmusi do tego, żeby to wzięli i sprzątnęli. Wie pani, że to kosztuje teraz, nie? Przez kilka dni członkowie Stowarzyszenia Kocham Szczawno zbierali podpisy pod petycjami dotyczącymi sposobów, w jaki podejmowane są decyzje znaczące dla mieszkańców oraz kwestii kontrowersyjnej uchwały. W poniedziałek zostaną one złożone na ręce włodarzy miasta. Gruz, dokumenty i odpady. Mimo kilku interwencji w ciągu 5 miesięcy teren nasypu kolejowego na granicy Podzamcza i Szczawna-Zdroju nadal nie został uprzątnięty. O dzikich wysypiskach poinformował nas w październiku pan Paweł, mieszkaniec Wałbrzycha, ale sprawa ciągnie się od 5 miesięcy. Pan Paweł wystosował kilka pism do władz Wałbrzycha, Szczawna-Zdroju i Straży Miejskiej. Śmieci nie zostały usunięte, przynajmniej nie wszystkie. Sprzątał Decathlon, sprzątało PKP, ale część śmieci została. Władze wszystkie, urzędy kierowały mnie do burmistrza i do Straży Miejskiej, bo oni są odpowiedzialni tutaj za to sprzątanie tego terenu. Straż Miejska w Wałbrzychu przyznaje, że regularnie otrzymuje zgłoszenia od mieszkańca Wałbrzycha. Żadne zgłoszenie nie jest lekceważone. Jesteśmy instytucją, która jest powołana do pilnowania porządku na terenie miasta Wałbrzycha. Wszystkie zgłoszenia, które kierowane są do gminy, realizowane są przez Zarząd Dróg Komunikacji. Te tereny były porządkowane. Według pełniącego obowiązki komendanta Straży Miejskiej w Wałbrzychu, Andrzeja Piotrowskiego, trwają działania, a tereny należące do gminy były porządkowane. Jednak śmieci wciąż nie ubywa. Wysłane do władz miasta pisma nic nie dały, więc pan Paweł wysłał oficjalne pismo do Komisji Europejskiej. Postanowiłem wysłać pismo do Unii Europejskiej, do Komisji Europejskiej. Mam nadzieję, że ten urząd tutaj coś da i nakaże sprzątnąć to wszystko.
poprosiłem tutaj Urząd Unii Europejskiej, żeby zajął się tą sprawą. Wysłałem oczywiście całą dokumentację zdjęciową. Opisałem ten w ogóle cały problem tutaj, jaki tutaj jest. Kierowałem się też do innych urzędów państwowych w Polsce, no ale tutaj skutku żadnego nie widać. Obrzeszanin spotkał się zarówno z przedstawicielem Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta, który jest odpowiedzialny za część terenów należących do gminy. Spotkał się także z pełniącym obowiązki komendanta Straży Miejskiej w Wałbrzychu Andrzejem Piotrowskim. Na każdym z tych spotkań otrzymywał tą samą odpowiedź. Prowadzone są działania, sprawa jest w toku, będzie porządek. Według informacji uzyskanych od pełniącego obowiązki komendanta Wałbrzyskiej Straży Miejskiej, tereny należące do gminy zostaną porządkowane przez Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta po okresie zimowym. Z komendantem Straży Miejskiej w Czarnieszowie próbujemy umówić się na spotkanie już od 3 dni. Komendant nie znalazł nas czasu. Dziś przez cały dzień w Straży Miejskiej w Czarnieszowie nikt nie odbierał telefonu. 1400 średniowiecznych monet odnalezionych w Wałbrzychu skarb przyniósł do Urzędu Miasta młody mieszkaniec. W środowe popołudnie do Biura Rzeczy Znalezionych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu zgłosił się młody mężczyzna, który spacerując po lesie na granicy Wałbrzycha i Boguszowa Gorc znalazł stare monety, mówi rzecznik Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Arkadiusz Grudzień. Znalezione monety są teraz katalogowane i przygotowywane do przekazania konserwatorowi zabytków. Jak mówi rzecznik Wałbrzyskiego Urzędu Miasta Arkadiusz Grudzień, znalazca chce pozostać anonimowy. W kwestii znalezionego Urząd Miasta również nie udziela żadnych informacji. Jak twierdzą specjaliści, monety mogą pochodzić nawet z XIII wieku, z Pragi. Gliniany dzban, w którym znaleziono monety, został zachowany w nadzwyczajnie dobrym stanie. Według uzyskanych przez nas informacji może być również bardzo cenny. Europejska Stolica Kultury 2016 dotarła do Wałbrzycha. W ramach obchodów Europejskiej Stolicy Kultury w Wałbrzychu przeprowadzonych zostanie kilka projektów. Europejska Stolica Kultury to jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych na naszym kontynencie. Impreza trwająca niemal cały rok skupia artystów z całego świata. Głównym ośrodkiem w Polsce jest Wrocław. Jednak region wałbrzyski ma też swój udział w obchodach tego wydarzenia. To najważniejsze wydarzenie w Europie i na świecie. Również zawita do Wałbrzycha i tutaj Wałbrzych aktywnie włącza się w obchody Europejskiej Stolicy Kultury. Dwa projekty, które już na dzisiaj możemy, o których możemy opowiadać, to projekt majowo-czerwcowy, projekt dotyczący postrzegania czy wpływania sztuki na zachowanie pokoju na świecie i praca różnych artystów ulicznych, potocznie zwanych graffitiarzami, którzy razem z wałbrzyską młodzieżą będą rozmawiać na temat właśnie sztuki, na temat pokoju na świecie, a także w wyniku czego powstanie duży mural tutaj na terenie Starej Kopalni. Ten mural będzie później można przez całe wakacje podziwiać tutaj na naszym terenie. W Boguszowie Gorcach zobaczymy teatr pantomimy, a także odmienione miejskie mury. Dopiero zaczynamy prace koncepcyjne. Zaczniemy w czerwcu, lipiec to będzie prawdopodobnie samodziałanie w przestrzeni miejskiej. W wakacje zaprosimy mieszkańców na niezwykłe wydarzenie artystyczne, bo ja jestem wielką fanką teatru pantomimy i to, co się wydarzy w Boguszowie, na pewno wtedy też będzie bardzo interesujące. To będzie w stylu performance i tak jak mówię, po pierwsze Piotr Soroka, który jest liderem tego teatru nowego, bardzo chce zaangażować aktorów, amatorów z terenu Boguszowa czy z okolic Wałbrzycha.
Dopiero, tak jak mówię, zaczynamy współpracę w tym zakresie. Same wyniki badań konsultujemy po drodze cały czas tak naprawdę, dlatego że zarówno to spotkanie z mieszkańcami 26 lutego jest taką formą. Aneta jest też w całym kontakcie zarówno z burmistrzem, ale też, tak jak mówię, z pracownikami świetlic środowiskowych. Część badań zbierali w ogóle młodzi ludzie ze szkoły i z tej świetlicy środowiskowej. Także tutaj zapraszamy mieszkańców na pewno na etapie tworzenia tego spektaklu, ale też jak znam twórczość Teatru Nowego, to w samo wydarzenie też będzie można się włączyć. Stara Kopalnia stała się jednym z ośrodków rezydencyjnych Europejskiej Stolicy Kultury, w związku z czym gościć będzie artystów z całego świata, którzy wraz z wałbrzyską młodzieżą pracować będą nad wystawą prac stworzonych podczas poszczególnych projektów realizowanych w naszym regionie. Stara Kopalnia stała się ośrodkiem rezydencyjnym i tutaj w ramach tego ośrodka rezydencyjnego przyjeżdża do nas artystka z Holandii, młoda artystka Anna Skubisz, która razem też właśnie z lokalną młodzieżą będzie pracowała nad wystawą. Razem będą przygotowywali tą wystawę, przygotują ją manualnie, to znaczy będą pracowali na materiałach jak wełna, glina, także materiały, które artystka przywiezie specjalnie ze sobą. Zakończy się to na koniec czerwca dużą wystawą. Wszystkie imprezy w ramach obchodów Europejskiej Stolicy Kultury będą ogólnodostępne i bezpłatne dla widzów. Był to przegląd najciekawszych informacji ostatniego tygodnia. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w poniedziałkowym serwisie informacyjnym. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René, Wałbrzych, Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie. www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.